Raczej tego słabszego. Często zdarza się tak, że idzie zwyczajny człowiek za mną, ale mam już taki lęk, oglądam się zawsze, sprawdzam, co to za człowiek, ponieważ boję się. Jak się wkurzę, to niektórzy mówią, że dostaję białej gorączki, to już wtedy nie panuje nad sytuacją. Musi ktoś być koło mnie, jak się bije, bo wtedy to leje się dotąd, aż krew na nim zobaczy. Siła nie z wyjściem. Bardzo łatwo jest komuś zrobić krzywdę, a naszym celem jest nauczyć was takich technik, żebyście się przede wszystkim obronili, ale nie zrobili krzywdy przeciwnikowi. Teraz pierwsza metoda powstrzymywania. Wiadomo, że ktoś na nas idzie bardzo twardo, bez rąk. Większość z was się boi, chce powstrzymać, prawda? Na miękkie ręce zawsze przeciwnik, zobaczcie, wejdzie. Nie mamy w ogóle zaparcia. I zrobi wtedy, co chce. Czyli tutaj, jeżeli ktoś idzie, muszę nawiązać z nim kontakt, negocjować. Ręce są tutaj, rozmawiam z nim, prawda? Zobaczcie, ta pozycja, którą żeśmy przed chwileczką przerabiali. Idzie na mnie, na rękę sztywną, tylko wypycham, nie uderzam. Zobaczcie, jeszcze raz. Się na patynkowi w oczy. Jesteśmy trenerami, instruktorami sztuk walki. Pracujemy na co dzień z młodzieżą w klubach sportowych społecznie. I chcieliśmy połączyć miłe z pożytecznym, więc 2 lata temu usiedliśmy i zaprogramowaliśmy sobie taki temat bezpieczne dzieciństwo. W miarę możliwości zapraszamy tutaj dzieci wraz z wychowawcami. Robimy to społecznie w ramach własnej służby Straży Miejskiej. Pokazujemy formy samoobrony, łagodnej formy samoobrony. My chcemy dzieci zachęcić do uprawiania w ogóle sportu. Czy to będą sztuki walki, czy koszykówka, czy siatkówka. Wiadomo, że te dzieci rozwijają się fizycznie. Jest możliwość, prawda, bez agresji, bez jakiegoś uderzenia, bez kopania, wyswobodzenia się. No, i teraz musisz mi nacisnąć tutaj. To są 2 osoby na tak liczebną grupę. Zobacz, jest to troszeczkę niestety, ale przykre, że taka duża klasa, a tylko 2 osoby cokolwiek ćwiczy. Przypuśćmy, że jest 2 przeciwników, prawda? Chociaż jeszcze wykorzystam ciebie. Zdarza się. Tu przyjąłem, też mam sztywną nogę. Jego powstrzymałem. Rafał, uwagi. Pierwsze, a drugie może mi też kopnąć. I też mam złamaną nogę. Mam takiego kolegę, który właśnie no sporo już ćwiczy. To była taka sytuacja, że wracał z jakiejś dyskoteki. Nie taki pijak go zaatakował. Właśnie wtedy to był ten jedyny raz, kiedy użył tej siły. Ale to nie było tak, że momentalnie chciał jednak uspokoić tę osobę, ale dopiero wtedy właśnie tej siły użył. A tak na co dzień nie spotykam się z tym, żeby z kimkolwiek, nie wiem, bił się, pokazywał, że ja ćwiczę karate, to pokażę, co to potrafię. Nikt nie potrafi przewidzieć żadnej techniki na ulicy, naprawdę. Wygrywa zawsze osoba przez zaskoczenie. W tym momencie, kiedy ktoś mnie atakuje, jeżeli ja znam techniki, zamierzam po prostu się obronić, zaskoczę przeciwnika swoją szybkością, zwinnością i tą techniczną sprawą, mam szansę 90%. Do tego dochodzą szybkie nogi. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, kolega mnie dusi, próbuje, ta ręka musi być tutaj, tak jakbym chciał uderzyć z pięści, prawda, to mam zabezpieczenie, ale zobacz, jeżeli będę odkręcał szyję w tą stronę, zaciskam sobie krętami, prawda, zdusi mnie momentalnie, dlatego muszę się odwrócić szczęką do jego tułowia, tu muszę zejść z głową. I tak, znaczy mam 2 ręce wolne, unieruchomić mu przedramię, żeby mnie nie uderzył, jest kurtka, złapię go mocno, to spróbuj mnie uderzyć z pięści. O, zajęty już jest na przykład tą ręką. Moja ręka jest wolna, wewnętrzna strona uda. O, i tu go mogę go szczypać. Zgadza się? Jest szczypawka. Fajne są te zajęcia.
Na pewno gdybyśmy więcej mogli na nich uczestniczyć, myślę, że więcej by nam dały. Ale już po tych pierwszych, widzę, po tym pierwszym zajęciu dzisiejszym, widzę, że po prostu dało to trochę. Były fajne, naprawdę, podobało mi się. Powinny być w każdej szkole, w każdej klasie, bo nawet jak wracamy ze szkoły, to czyhają na nas różne niebezpieczeństwa. Szczególnie tutaj na Pradze bardzo łatwo o jakiś napad. Rozmawiam z nim, staram się go wyluzować, zadać mu pytanie, ty gdzie żeś kupił taką kurtkę, nie? I od razu wchodzę, widać, to jest jeden ruch. Czyli odwracam jego uwagę. Sama zgarstek, praca. Schodzę z linii ciosła, bo może mi uderzyć ręką, nogą. Tutaj już w tym przypadku nie, bo zobaczcie, co się zaczyna dziać. Tu są różne techniki, typowo obezwładniające, ale na to, zobaczcie, nie mamy czasu. W takiej pozycji mogę z nim rozmawiać. Zdarzają się przypadki, gdy są instruktorzy, tak zwani, można ich określić, samozwańcy, którzy kupują czarne pasy, kupują jakiekolwiek legitymacje, mówią, że są wielkimi mistrzami. Tacy ludzie mogą narobić więcej szkody niż pożytku, ucząc brutalnych technik, które nie mają nic wspólnego ani ze sztuką walki, ani z samoobroną. Legitymacja instruktorska powinna być wydawana przez resortowe centrum AWF, ponadto przez polski związek typu karate, taekwondo, judo.